Wyżej w lewo trzeba kręcić, nie w prawo. Jak to w lewo? Kurwa, jak to trzyma, ty. Co jest do chuja? O! Czyś by puściło? Poszło, no. Ja pierdol. Chyba ktoś pneumatem to dojebał. No, będzie ci szło. Teraz. No dobra, to. Nie wiem, albo odkręcasz, albo daj mi tam wejść. To już. Odkręcisz tak, żeby to mi wpierdoliło się. Korek, no. Wiem, najgorsza bolączka. Oj. A potem łowienie. Ach. Masz jakąś szmatkę? Chudzisz, masz, to pan. Dobra. Iveco Astra. Iveco Bus. To jest Opel Astra czy co? To jest Iveco Astra. Ty, to jest po terminie. To do tamtego roku było. To ja mnie ryzykował. To bym już skwaśniał. Założymy i wybuchnie, kurna, jak serek. A słyszałeś o nowych serkach heterogenizowanych? Idzie jak to maśne. Stachnie się. 70 stopni tylko wskaźnika go. Znaczy w sumie się, nie wiem, czy to jest temperatura silnika czy oleju. Nie no, idealna temperatura, weźmy dalej to co kurwa do wanny wleje. No, Kleopatra się w tym mleku myła, a ty w oleju. Kurwa to. Gorszy będzie? Ktoś to pewnie żyto. Będzie opóźniony jak ma. Robi mi to dobrze, czy mnie opierdą? No. Ten klucz do Iveco dedykowany. Kurwa, bez oleju przyjechałem. Szef jest sobie dumny, co? Nie majtaj tym tak. Wiruj. Jak to było w tych chłopakach, nie? Patrz, zrobiłem sobie chuja z bagnetu. A to ty dzisiaj zamochlasz, tak? Co, ty jutro do roboty. No właśnie, się zapiło. Zajebista opcja, co? Czebek, idź stąd. Kola. Tylko trochę rozgazowana. Ale ja będę pełna. Dobra. A można by komuś planka zrobić, tak koli nalać. Ty, ale przed wlaniem. No. To tak. Odpalił tytuł. O Jezu, i trafić teraz, kurwa. Dobrze, że Paulina ćwiczyła. Danej nocy. Ile to już? 20 lat doświadczenia? No. A ile przebiegu, Paulina? Kiedy ostatni raz rondrząd wymieniałeś? Po co? Na łańcuchu? Co to, ścieka? Do miski, czy? Nie no, nie sieknie. Ale jaja. Ale takiego dźwięku już nie słyszałem przy wymianie oleju. Teraz inny dźwięk. Bo chyba nie powinno być tu dwóch korków. Wlewać płyn chłodniczy i olej. Widzisz, to ty. No jest. Porządku. Widać jak się ten odbija żarówka. Znaczy, światło. Tak, to wbudowane, nie? To szkoda, że kosztuje 3000 ta lampeczka. A, żeby nie było, że wiesz. Tylko weź go wyjmij, kurwa, bo jak tak zapomnieć zamknąć klapę i pojechać w pizdu. No lampeczka za 3000.